Was wszystkich i cieszę się z tego powodu, że jesteśmy znowu razem. Zagadnienie, które omawiamy, to jest ogrom materiału biblijnego. Na ten temat przygotowałem 8 takich projekcji kolejno. Robię co mogę, żeby je skomasować, żeby taką kwintesencję przekazać tutaj w 4 spotkaniach. A więc zastanawiamy się przede wszystkim nad istotą boską. Kim jest Bóg? Wczoraj mieliśmy jedno spotkanie, pierwsze, i omówiliśmy 2 zagadnienia, 2 pierwsze z tych takim jaśniejszym kolorem popielatym tutaj wypisanym. Potrzeba i sposoby poznawania Boga oraz argumenty na rzecz istnienia Boga. Dzisiaj przed południem mówiliśmy o Bożych atrybutach, cechach charakterystycznych Boga, w którego wierzymy. W tej chwili chcemy zastanowić się i zatrzymać troszeczkę przy istotach niebiańskich, które Biblia sugeruje, wskazuje, że są istotami boskimi. To jest Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus, i to jest Duch Święty. A więc Jezus Chrystus, jak wiemy, jest naszym Stwórcą, naszym Zbawicielem. On oddał życie za każdego człowieka. Powtarzam to, za każdego człowieka. Czy wszyscy wobec tego będą zbawieni? Nie. Biblia nie ukrywa, że nie wszyscy zaakceptują Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. I dzisiaj przed południem mówiliśmy o tym, że Bóg obok tego, że nas miłuje, że jest wszechmogący, zachowuje się, jak gdyby wziął na siebie pewne ograniczenia, nawet swojej wszechmocy. Obdarował człowieka wolną wolą. I tej wolnej woli nigdy nie przekracza. Nigdy nie zmusza człowieka do niczego. Bóg w swojej miłości, mądrości, wszechwiedzy i potędze zgadza się z człowiekiem na wszystko, co ten człowiek uzna za słuszne. Bóg przedkłada argumenty, zachęty, obietnice. Mówi, ja kładę przed tobą śmierć i życie i radzę, co masz wybrać. Wybierz życie. Ale jeżeli wybierzesz śmierć, to ja ją też wyegzekwuję. To jest straszne. Bóg, który jest naszym Ojcem, bierze na siebie odpowiedzialność za zniszczenie wszelkiego zła, aby oczyścić cały wszechświat z grzechu. I w tym niektórzy mówią, to Bóg morduje tych ludzi później na końcu? Nie, Bóg egzekwuje ich wybór. Wyobraź sobie, że masz dzieci, to nie trudno sobie wyobrazić. Wielu z nas już ma wnuki. I że życzysz im tak bardzo szczęścia, powodzenia i dajesz im rady i służysz im pomocą, ale one wybierają inaczej. Mają prawo. Kto im dał to prawo? Bóg. Ale w tym celu, aby uchronić wszystkich, którzy nie wyłączają myślenia, bo trzeba wyłączyć myślenie, by wybrać śmierć.
Bóg śle do nich zew Ewangelii, daje dowody swojej miłości. Ale jeśli mimo wszystko nie wybiorą życia, to śmierci nie muszą wybierać, bo my z uwagi na grzech już wszyscy skazani jesteśmy na śmierć. A więc Jezus Chrystus, z uwagi na to, że jest centralną postacią planu zbawienia grzesznika, Jezus Chrystus w Piśmie Świętym jest szeroko opisany. Mamy bardzo dużo na jego temat informacji. Ludzie mu współcześni wypowiadali się na jego temat, zwracali uwagę na jego życie, na charakter, na nauki. Dlatego też temat Syna Bożego czy Syna Człowieczego, jak sam siebie nazwał Chrystus, gdy przyjął kształt człowieka, od samego początku jest bardzo szeroko opisane w Piśmie Świętym. Więcej na temat Jezusa Chrystusa informacji mamy niż na temat samego Boga, Ojca, czy też Ducha Świętego. Zresztą taki był cel inkarnacji, czyli ucieleśnienia Syna Bożego, aby On przybliżył ludziom Ojca. A mimo to w życiu naszego Zbawiciela jest wiele zagadnień, wiele kwestii, wiele spraw, które trudno nam zrozumieć i ogarnąć naszym umysłem. Musimy się do tego przyznać. Zastanówmy się nad kwestią bóstwa Jezusa Chrystusa. Mamy takie teksty, jak wyświetliłem tutaj na ekranie. Nie mamy czasu ich wszystkich czytać, ale będę starał się chociaż króciutko przybliżyć, co w nich jest napisane. Jan w pierwszym swoim liście, w piątym rozdziale, wierszu 20, mówiąc o Jezusie Chrystusie, zwraca uwagę na to, że jest prawdziwym Bogiem. W liście pierwszym do Tymoteusza Paweł napisał, że trudno nam się wysilać i próbować nawet zrozumieć, jak to było możliwe, że istota boska przyjęła ludzką postać i później znowu pozostawia po zwycięskiej walce z szatanem i zwycięstwie nad grzechem, po zapłaceniu ceny naszego zbawienia na Golgocie, wraca znowu do chwały bóstwa. I Paweł nazywa to wielką tajemnicą pobożności. Jeżeli nam się wydaje, że gdy mamy kilka tekstów na jakiś temat, to już wszystko o Bogu czy istocie Bożej rozumiemy, to nie zapomnijmy tego tekstu. Paweł jest nie tylko teologiem. Paweł jest nawróconym chrześcijaninem, któremu Bóg dawał objawienia, których nie otrzymali żaden z tych 12 apostołów, którzy przed nim byli. Wystarczy przeczytać list do Efezjan, gdzie apostoł Paweł modli się, żeby Efezjanie też otrzymali takie objawienie, jak on otrzymał, aby zrozumieli misję Chrystusa, aby zrozumieli, co w wyniku jego życia, śmierci, zmartwychwstania i w niebo wstąpienia jest realizowane. Mówi, to jest wielka tajemnica pobożności. Paweł też pisał o wielkiej tajemnicy bezbożności. Ale tym się dzisiaj nie zajmujemy. Hebrajczykom, Żydom, Paweł napisał, że Chrystus wczoraj, dziś ten sam jest na wieki. Jest niezmienny. A więc cechy, o których dzisiaj mówiliśmy rano, atrybuty Boga, między innymi niezmienność, to jest również atrybut Chrystusa. Współcześni mu nie mogli sobie tego poukładać. Obserwowali go, podziwiali go, ale nie mogli mu podarować jednej rzeczy, że on w ich pojęciu, będąc człowiekiem i tylko człowiekiem,
czynił się sam Bogiem, bo zachowywał się, jakby był Bogiem. No ale to mogło być ich przywidzenie, mogli źle zrozumieć jego zachowania i tak dalej. A więc tym się specjalnie nie będziemy kierować. Nasze dzisiejsze studium odnośnie Chrystusa podzielimy na 5 takich działów krótkich, ażeby je uszeregować, aby uporządkować te myśli. Jego praegzystencja, czyli odwieczne istnienie bez początku i bez końca, i to jest atrybut Boga. Dzisiaj rano poświęciliśmy temu czas. Inne boskie atrybuty, boskie imiona i określenia Jezusa Chrystusa, Jego boskie zachowania i dzieła oraz Jego ofiara i szczególnie po przyjęciu, po złożeniu tej ofiary, ale nie tylko, już przedtem, przyjmowanie czci, którą człowiek może oddawać tylko Bogu. Nawet anioł w objawieniu wzbraniał się przed przyjęciem takiej czci od Jana. Chrystus ją będzie przyjmował. A więc po kolei. Jan Chrzciciel, który torował drogę Mesjaszowi, gdy go zapowiadał, to mówił bardzo dziwne słowa. Ja idę przed nim, ja im toruję drogę, ale zanim ja byłem, to on już istnieje. On był wcześniej niż ja. Biorąc pod uwagę nawet ziemskie życie Jezusa i Jana Chrzciciela, bo to byli spokrewnieni mężowie, to Jan Chrzciciel nawet na tej ziemi był pół roku wcześniej urodzony od Chrystusa, a więc nie mógł tak mówić o Zbawicielu. Wiedział, że toruje drogę Mesjaszowi, a Mesjasz to jest szczególna postać. Chrystus kiedyś powiedział w rozmowie z Żydami, zanim Abraham był, jam jest. I to greckie określenie ego eimi w takim kontekście oznacza dosłownie to samo, co Jahwe. Ja jestem bez początku i bez końca. Ja mam życie sam w sobie. Jestem, który jestem. Tak przedstawił się Bóg Mojżeszowi na wyspie, przepraszam, na pustyni synaickiej. Ego eimi. Jam jest. W księdze Michała czytamy taki mesjanistyczny tekst, zapowiedź jego przyjścia i mowa jest o początkach, o wyjściach jego od prawieku. Chrystus nie ma początku w Betlejem. Tak jak współcześni mu to przypisywali. Przeznaczony był na śmierć przed założeniem świata. Wkrótce przeczytamy myśl i tekst, że to on założył ten świat. Co dalej? Gdy Chrystus, kończąc swoją ziemską działalność, modli się do Ojca, ewangelista Jan, według naszego podziału tej Ewangelii na rozdziały, teksty, w 17 rozdziale zamieszcza modlitwę, bardzo obszerną, bardzo głęboką modlitwę Chrystusa. Jest taka testamentalna modlitwa. I prosi Ojca, aby przywrócił mu, aby go uczcił tą chwałą, i tu cytat, którą miałem, zanim zaistniał świat. Ewangelista Jan w pierwszym rozdziale rozpoczyna Ewangelię. Na początku było Słowo. Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo.
To było na początku u Boga. Wszystko, co się stało, stało się przez nie. Bez niego nic się nie stało. A następnie dowiadujemy się, że to słowo staje się ciałem i mieszka wśród nas. I to jest nasz Zbawiciel. Biblia zaświadcza, że Jezus Chrystus posiadał takie boskie cechy jak wszechobecność, Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, wiersz 20. I to jest jeden z najbardziej intrygujących tekstów biblijnych, bo Chrystus go wypowiada wtedy, gdy odłożył chwałę boską, gdy był na ziemi jako człowiek i powiedział, gdzie dwu lub trzech zgromadzi się w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Jak? Ciałem swoim był w Palestynie. I tu nie zapowiadał, że to dopiero gdzieś tam będzie. Tam ja jestem pośród nich. Wszechobecność to jest atrybut Boga. Żaden z aniołów nie posiada takiego atrybutu. Wszechmoc, gdy kończy działalność, to zlecenie ewangeliczne daje swoim uczniom i mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. A więc wszechmoc. I ktoś powie, aha, zaraz, ale dana mi jest, ktoś mu ją dał. Prawda, bo on ją wcześniej odłożył. Na czas, gdy będzie człowiekiem. My nieraz czytając opisy życia i działalności Chrystusa z jego ziemskiej działalności tutaj na tej ziemi w Palestynie przez 33 lata, to chcielibyśmy w jego życiu zobaczyć całe bóstwo. On przecież odłożył tę chwałę boską na ten czas. Posiada stwórczą moc, co przed chwilą czytaliśmy z Ewangelii Jana. W liście do Hebrajczyków jest tekst, który nie mam na ekranie, nie wpisałem go, ale sądzę, że byłoby to duże faux pas, gdybyśmy nie zaznajomili się z tym tekstem, tak jak on został napisany w liście do Hebrajczyków. Mamy od wiersza 8 do 12. Może już nawet wcześniejsze teksty. Ale czytajmy od 8. Lecz do Syna mówi, tron Twój, o Boże, na wieki wieków. To są słowa Boga Ojca. Tak Go znamy i tak przywykliśmy do Niego na kartach Pisma Świętego. I dalej mówi do tego Syna. Jeszcze raz rozpocznę. Tron Twój, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił Cię, o Boże, Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Bóg Twój namaścił Cię, Boże. Przepraszam. Mamy teksty, że Bóg jest jeden. A ten tekst mówi o jednym Bogu, który namaszcza, powołuje do specjalnego dzieła drugiego Boga. Jak to jest? My dzisiaj nie będziemy rozpatrywać kwestii Trójcy, którą jedni zachwalają, inni dyskutują, negują. Tym się zajmiemy jutro o godzinie 10. Tu tylko chcę, abyśmy zwrócili uwagę, że czasem czytamy pośpiesznie teksty biblijne, nie myśląc o tym, co czytamy. A tu są pewne bardzo głębokie, intrygujące nas myśli przekazane. Oraz, co dalej mówi Ojciec do Syna, oraz Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą,
ale ty zostajesz. Wszystkie jak szata zwietrzeją, zestarzeją się, jak płaszcz je zwiniesz jako odzienie i przemienione zostaną. Ale tyś zawsze jest ten sam. Nie skończą się twoje lata. Znowu wieczność. A do którego z aniołów powiedział kiedy? Siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. Widocznie już w czasach Pawła byli ludzie, którzy mówili, jak to w dalszym ciągu ta wieść się niesie, że Jezus Chrystus, Mesjasz, to jest anioł wyższego rzędu. Tutaj zadane jest pytanie, a do którego kiedy z aniołów Bóg coś takiego powiedział? Oni są tylko duchami usługującymi, służebnymi. Wiersz 14 mówi, posłanymi do pełnienia służby na rzecz tych, którzy mają być zbawieni. Aniołowie mają swoje atrybuty, swoje cechy, ale to nie są cechy Boże. Dalej czytamy o tym, że on jest niezmienny. Już mieliśmy ten tekst. Wczoraj, dziś, ten sam na wieki. W nim mieszkała, nawet gdy był tutaj na tej ziemi. Już ciekawe sformułowanie w liście do Kolosan. W nim mieszkała pełnia bóstwa cieleśnie. Jak to wytłumaczyć? Dziwimy się, że Paweł nazwał to wielką tajemnicą pobożności. Jest coś niezrozumiałego. I my rzeczywiście, jako ludzie, niewiele możemy powiedzieć na te tematy. My jesteśmy stworzeniem. Mamy ograniczone możliwości. Nasz umysł, który stworzony jest, aby wiecznie mógł funkcjonować, jest wykorzystywane przez nas zaledwie w kilku procentach. Wczoraj mieliśmy tutaj wypowiedź Einsteina. Oni, uczeni, zauważyli i badali to, że Einstein wykorzystywał możliwość swojego mózgowia w 12-14%. To jest tak, jakbyśmy teraz na wiosnę wyszli sobie gdzieś na łąkę czy do parku i widzimy motyle latają. Już te cytrynowe, żółte pojawiają się tu i tam. I takie dwa motyle spotkały się z sobą i jeden pyta drugiego, widziałeś człowieka? No widziałem. Ciekawe stworzenia. Słuchaj, usiądźmy sobie kiedyś i porozmawiajmy na ten temat. Kto to jest człowiek? Ta dysproporcja między motylem a człowiekiem jest niczym w porównaniu z dysproporcją między stworzycielem a stworzeniem. A my chcielibyśmy czasem Boga rozłożyć na czynniki pierwsze. Pamiętacie wczorajszą myśl wieczoru? O Bogu wiemy tylko tyle, ile On nam objawi. A objawia nam tylko tyle, ile jesteśmy w stanie zrozumieć. W nim mieszkała pełnia bóstwa cieleśnie. On jest wreszcie, gdy wielki bój się kończy. On jest królem królów i panem panów. Zawsze nim był. Ale ten tryumf dopiero święcony będzie wtedy, gdy zło zostanie zniwelowane. I jeszcze raz ten tekst z pierwszego listu do Tymoteusza 3,16. Jego istota to wielka tajemnica pobożności. Niektóre myśli będą nam się powtarzały, ażeby ugruntować to, o czym mówimy. Nie wszystkie imiona i określenia Jezusa podkreślają Jego boskie pochodzenie. Niektóre z nich odnoszą się do Niego
tylko i wyłącznie jako człowieka na tej ziemi. Ale wiele innych tekstów akcentuje jego bóstwo. Prorocza zapowiedź Mesjasza, którą wygłosił Izajasz w 9 rozdziale i wierszu 5, tam mówi: dziecię narodziło się nam, syn dany jest nam i między innymi nazywa go Ojcem Odwiecznym i Bogiem Mocnym. To dziecię, które ma się narodzić. A więc taką opinię o Chrystusie już Bóg wypracowywał w umysłach ludzi, którzy mu wierzyli, w tym narodzie przymierza, wśród Izraelitów. I oni spodziewali się, że gdy on przyjdzie, to najpierw rozprawi się z Rzymianami. On przyszedł rozprawić się z grzechem. Dlatego go odrzucili. Gdy się miał narodzić, pamiętamy, to była bardzo niezręczna sytuacja w tym związku małżeńskim, bo już byli posłowie, już byli zaręczeni, Józef i Maria. Gdy Maria okazało się, że jest brzemienna, wtedy Józef zamyślał, jak to rozwiązać. Chciał wziąć całą odpowiedzialność na siebie, porzucić ją, wyjechać. Skończyło się. Niech wszyscy mówią, że zostawił pannę z dzieckiem. Nie chciał, żeby hańba na nią spadła. On ucieka, więc jego wina. I wtedy anioł rozmawia z nim i mówi mu wszystko, co Józef powinien wtedy usłyszeć. Między innymi podaje mu dwa imiona, dwa określenia, nazwy tego dziecięcia, które ma się urodzić. Przede wszystkim nazwiesz imię jego Jezus. Dlaczego Jezus? Bo on zbawi lud swój od grzechów ich. Izrael to był jego lud. Czyim ludem był Izrael? To był naród Jahwe. Chrystus przyszedł zbawić swój lud. I zaraz drugie. To jest spełnienie proroctwa, które mówi: panna będzie brzemienna, urodzi syna i nadasz mu imię Immanuel, co oznacza Bóg z nami. On pozostawił chwałę bóstwa i jest między nami. Cudownego mamy Zbawiciela, cudownego mamy Boga, w którego wierzymy. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, gdy Piotr wyznaje, odpowiadając na pytania, za kogo wy mnie uważacie, gdy już usłyszał, że ludzie o nim mówią jako o Jeremiaszu, Eliaszu, jakimś proroku, a może nawet Janie Chrzcicielu. Piotr powiedział: tyś jest Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. I wtedy Chrystus mu mówi: jesteś błogosławiony, Szymonie. Doznałeś wielkiej łaski. Bóg ci objawił to, czego inni nie mogą pojąć. To nie ty wymyśliłeś. To nie ciało i krew. To nie twoja koncepcja cię do tego doprowadziła. To ci objawił Ojciec mój niebieski. Jeżeli Ojciec niebiański objawia coś takiego jednemu z apostołów Chrystusa, nas już to nie dziwi, bo w liście do Hebrajczyków czytaliśmy, jaką opinię o nim miał Bóg Ojciec, gdy Chrystus przyszedł na ten świat. Kim on jest? Chrystus najchętniej nazywał siebie Synem Człowieczym. I nie znajdujemy pierwszej przyczyny, dlaczego on tak się nazwał i kiedy po raz pierwszy to nastąpiło. Ale wiemy, że mało kiedy ktoś go tak nazywał. To on, gdy o sobie mówił, to mówił o sobie jako Synu Człowieczym. Mamy takie zwroty już w księdze Ezechiela na przykład.
Prorok jest nazwany synem człowieczym, prawda? I to w hebrajskich zwrotach oznacza człowiek. Syn człowieczy to jest człowiek. W księdze Daniela widzimy syna człowieczego, który przychodzi do starodawnego i tam przejmuje władzę. I Jezus Chrystus przyjął to miano. On był prawdziwym człowiekiem i najchętniej tak mówił. Dlatego też, gdy mówił o tym, że powtórę przyjdzie, to też zawsze zwracał uwagę i ujrzą syna człowieczego. Nie ma syna człowieczego bez ciała ludzkiego. I tylko dlatego, że Chrystus z człowieczeństwem związał się na zawsze. On, gdy przyjdzie, nie przyjdzie jak duch, jak niektórzy myślą. On przyjdzie jako syn człowieczy. Znowu mnie zobaczycie, obiecywał. Gdy miał się narodzić jeszcze i tutaj była rozmowa o okolicznościach, które do tego doprowadzały, to anioł Gabriel powiedział, że ten, który się urodzi, będzie nazwany Synem Najwyższego. O synostwie Jezusa Chrystusa będziemy jeszcze dosyć sporo mówić w tym naszym spotkaniu. W pierwszym rozdziale Ewangelii Marka mowa jest o Jezusie, taki jest początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Również i w Ewangelii Łukasza dowiadujemy się w trzecim rozdziale, gdzie mowa jest o genealogii Jezusa Chrystusa. To tam wzmiankowane są podobne myśli. W liście do Koryntian Łukasz, ewangelista, mówi o nim jako Zbawicielu, Chrystusie Panu. Tomasz już do zmartwychwstałego Zbawiciela przychodzi i widzi, że to on jest, że niewiasty miały rację i jego koledzy mieli rację, że zmartwychwstał. A on powiedział, nie włożę ręki, nie włożę palca w te rany, to nie uwierzę. Wyście halucynacje mieli jakieś. I gdy zrozumiał, kto to jest, to wyznał: Pan mój i Bóg mój. I oddaję mu chwałę. I Chrystus tę chwałę przyjmuje. W Apokalipsie, w pierwszym rozdziale i później w ostatnim, 22 rozdziale, Chrystus jest nazwany pierwszy i omega. Pierwszy i ostatni, alfa i omega, co znaczy dosłownie to samo. Ciekawe jest, że w Apokalipsie w pierwszym rozdziale i wierszu 8 alfą i omegą i początkiem i końcem nazwany jest Bóg Ojciec. Ale w wierszu 17 i w 22 rozdziale to samo miano określa nam Zbawiciela naszego, zmartwychwstałego, zwycięskiego Chrystusa. A więc popatrzmy, cechy, które posiada Ojciec, są wspólne z tymi cechami, jakie ma Syn. Niektórzy powołują się na tekst z Apokalipsy 3:14, gdzie Chrystus jest nazwany początkiem stworzenia Bożego. Specjalnie zamieściłem tekst grecki, bo coś chciałem wyjaśnić. Jest he arche tes ktiseos tu teu. Takie słowo arche, które oznacza początek, w zależności czy jest z przyimkiem, tak jak tutaj, he arche, rodzajnik czy przyimek, oznacza przyczynę zaistnienia czegoś. Gdyby było samo arche, bez rodzajnika, to samo słowo bez rodzajnika oznacza początek w ogóle, który to taki tekst z Ewangelii Jana.
en arche en ho theos. Na początku był Bóg. En arche en ho logos. Tam jest na początku. Słowo było na początku. Oznacza na początku, ale ten arche jest bez rodzajnika, bo en oznacza na. A tu mamy he arche. Z rodzajnikiem to jest przyczyna zaistnienia czegoś. A więc Chrystus nie ma początku. Jest początkiem w sensie tym, jak już w wielu tekstach znaleźliśmy tę myśl, że z Niego to wszystko wyrasta. On jest powodem, że to zaistniało. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, apostoł Paweł rozpamiętuje tę kwestię, dlaczego Chrystus został zabity. Mówi, bo Go nie poznali, bo gdyby Go poznali, to nigdy Króla chwały by nie ukrzyżowali. A Królem chwały w psalmie 24, tam jest ten hymn, podnieście bramy wasze, wierzchy, aby wszedł Król chwały, dwukrotnie ten zwrot tam się znajduje. Melech HaKavaot to jest Jahwe. W liście do Koryntian to jest ten sam zwrot w odniesieniu bezpośrednim do Mesjasza, do Jezusa Chrystusa. W 12 rozdziale Ewangelii Jana, wierszu 37 do 41, mamy taki wywód, że wielu Żydów uwierzyło w Chrystusa, ale z uwagi na faryzeuszów nie wyznawali tej wiary, żeby nie być wyłączonym z synagogi. To się łączyło nie tylko ze skreśleniem z listy tych uczestników nabożeństw synagogalnych. To było wydziedziczenie, bo ziemia obiecana i wszystko, co tam było, to było dla ludu przymierza. Jeżeli ktoś zdradził, jak oceniano, to wydalano go z synagogi i tracił wszystkie prawa. Powiedzielibyśmy i honorowe, i obywatelskie w naszym przypadku. I tam jest powiedziane, że te słowa zostały wypowiedziane, gdy prorok oglądał jego chwałę. Jest powołanie się na 6 rozdział Księgi Izajasza proroka, kiedy prorok widzi chwałę i mówi, tam widział tylko tręty jego chwały. I mówi, wtedy jego chwałę widział i o nim mówił. A tekst w Izajaszu mówi wyraźnie, że widział Jahwę na tronie. A więc kolejne skojarzenie sytuacji staro- i nowotestamentowej wskazuje nam na to, że Chrystus jest tym, za kogo się podawał. A więc Biblia odnotowuje szereg spraw, których dokonywał Jezus, których to spraw mógł dokonywać wyłącznie Bóg, istota posiadająca atrybuty. Stwarzał, przebaczał grzechy, będąc nawet na tej ziemi. I Żydzi mówili, kto może przebaczać grzechy? Tylko sam Bóg. Chcieli już zawyrokować i wykonać na nim wyrok. A Chrystus mówi, ale żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma prawo na ziemi odpuszczać grzechy. To jako dowód na to uzdrowił człowieka. I powiedział, ale uzdrowienie człowieka nie jest ważniejsze. Ważniejsze jest uwolnienie go od win. I po to przyszedłem na ten świat. Co ciekawe, ewangelista Jan w 16, w 20 rozdziale, a w zasadzie to od 14 rozdziału do 16, to była pożegnalna rozmowa i spotkanie Chrystusa z apostołami. Tak naprawdę to od 13 rozdziału, nawet koniec 12 do 17, to się wszystko działo jednego wieczora, tam w górnym pokoju, co Jan napisał w tych rozdziałach. I tam wielokrotnie mówi o Duchu Świętym i mówi,
Ja, gdy odejdę, to poślę do was Ducha Świętego. To jest bardzo ciekawy zwrot, który ma swój odpowiednik w Starym Testamencie i związany jest z przyjściem Chrystusa, tej obietnicy przyjścia Chrystusa na ten świat. Tutaj Jezus Chrystus mówi o tym, że On pośle, a później zaraz mówi, że to Ojciec przyśle Ducha Świętego. A więc i Ojciec, i Syn razem kierują jak gdyby Ducha Świętego na ten świat. Obdarowuje również duchowymi darami. W liście do Efezjan odnotował to apostoł Paweł, że po swoim wniebowstąpieniu to zostało zrealizowane. Obdarowuje życiem wiecznym. Ewangelia Jana, 10 rozdział, końcowe teksty od 27 do 30. Mówimy o Chrystusa, o Chrystusie, że On zmartwychwstał. Ale Biblia, potwierdzając to, mówi jeszcze coś więcej o Chrystusie w tym aspekcie. On jest zmartwychwstaniem. Co to oznacza? Znajdziemy później takie stwierdzenie, że On jest pierworodnym z tych, którzy powstali z grobu. Oznacza to przyczynę zaistnienia czegoś. Już przed Chrystusem przecież były wzbudzone, prawda? A apostoł Paweł tłumaczy, ale pierwszy i w znaczeniu tutaj gatunkowym mówi Chrystus, bo tamtych zmartwychwzbudzeń by nie było, gdyby nie Chrystus. Mojżesz nie byłby wzbudzony z martwych. Mojżesz nie mógłby być zbawiony. Dlatego zwróćcie uwagę, jak bardzo przed śmiercią Chrystusa Mojżesz z Eliaszem są zainteresowani Jego śmiercią. Trzech ewangelistów mówi o spotkaniu Eliasza i Mojżesza z Chrystusem na Górze Przemienienia. I jeden z nich tylko mówi o przedmiocie rozmowy. Rozmawiali z Nim o Jego śmierci. Dlaczego? Bo oni byli zbawieni na kredyt tej śmierci. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, gdyby Chrystus nie zwyciężył, wyobrażacie sobie, co by się działo? Ale była gwarancja. On był gwarantem, Ojciec był gwarantem. On nie tylko zmartwychwstał, On jest zmartwychwstaniem. On jest życiem, nie tylko ma życie. On daruje życiem. Podstawową zasadą jest też to, że jedynie Bogu należy oddawać religijną cześć. Pokłon w sensie religijnym. Chrystus to przypomniał demonowi, gdy proponował mu cały świat za jeden pokłon. Powiedział, tylko Panu Bogu Twemu będziesz się kłaniał i służył. Ludzie nie mogą przyjmować takiej czci, pokłonu, hołdu. W domu Korneliusza były takie zakusy, aby Piotrowi oddać taką chwałę, prawda? W 14 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich czytamy, że tam Likaończycy przyprowadzili woły z wieńcami i chcieli oddać taką chwałę Pawłowi i Sylasowi. Bronili się, uciekali przed tym, nie dopuścili do tego. W taki sposób nie można czcić nawet aniołów. W Księdze Apokalipsy mamy dwa przypadki, gdzie Jan, zachwycony cudownością objawienia, chciał aniołowi, który mu towarzyszyć, oddawać pokłon. Zawsze został powstrzymany. Pokłon należy się tylko Bogu. A w liście do Kolosan, ten tekst, drugi rozdział, wiersz 18, jest mowa o tym, że niektórzy ludzie, poniżając siebie, czczą aniołów. Tymczasem trzeba ten alert sobie tutaj wytworzyć,
że jeśli Chrystus nie jest istotą boską, a przyjmował tego rodzaju cześć, to jest winien bluźnierstwa, świętokradztwa. Ale on jest Bogiem. Zwróćmy uwagę na okoliczności, w których był adorowany, czczony i jak na to reagował. Ludzie się wzbraniali, aniołowie się wzbraniali. Popatrzmy, jak zachowywał się w takich okolicznościach Chrystus. Uczniowie po burzliwej nocy na jeziorze, pamiętacie, co zrobili? Oddali mu boską cześć. Padli przed nim na oblicza. Nie wzbraniał się. Niewiasta kananejska podobnie. Niewiasty po zmartwychwstaniu to samo. Szymon po połowie ryb, późniejszy Piotr, Tomasz, gdy zrozumiał, kim jest Jezus, który umarł i zmartwychwstał. Aniołowie oddają mu cześć na zlecenie Ojca w liście do Hebrajczyków, 1 rozdział, wiersz 6. W liście do Filipian, w 2 rozdziale, wierszu 10 jest powiedziane, że na imię Jezusa Chrystusa skłania się wszelkie kolano, gdziekolwiek istnieją żywe istoty, na niebie, na ziemi, pod ziemią, gdziekolwiek by były. Ten zwrot niebo, ziemia, pod ziemię oznacza wszystko, globalnie wszystko, aby nie bawić się w wyliczankę. Chwała, którą odbiera Chrystus, jest równą chwale oddawanej Ojcu. To On sam powiedział. Kto czci Syna, czci Ojca. Kto czci Ojca, ten czci Syna. Ten tekst jest ciekawy z Apokalipsy. W 4 rozdziale jest opisane nabożeństwo niebiańskie i w 5 rozdziale. To jest jedna scena. Pojawia się tam ten problem, że ten, który siedzi na tronie, który jest królem, ma jakiś zwój, jakąś książeczkę w swojej ręce i nikt jej nie mógł otworzyć, bo nie wystarczyło mieć dość siły, by ją otworzyć. Trzeba było mieć godność, która upoważniała do takiego zachowania. I nie było nikogo godnego. Jan wzruszył się, Jan się rozrzewnił, rozpłakał. I wtedy słyszy ten głos: nie płacz. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawidowy. Jan rozgląda się, gdzie jest ten lew. Nie widzi nigdzie lwa. Widzi natomiast zabitego jak gdyby baranka. I wszyscy oddają, wszystkie istoty, wszystkie chóry anielskie, 24 starców i 4 postacie, wszyscy oddają chwałę Ojcu i Synowi. Synowi za to, czego dokonał. A dokonał tego na tej ziemi. W rozdziałach od 14 do 17 w Ewangelii Jana mamy sprawozdanie z licznych wypowiedzi Jezusa na temat wzajemnych relacji, które istnieją pomiędzy Nim a Ojcem. Nawet tutaj, na tej ziemi. Powiedział: do Ojca można przyjść tylko przeze mnie. Żyjąc na tej ziemi, stosuje się ściśle do tego, co Ojciec mu zaleca, do jego przykazań. Mówi: Ojciec jest większy ode mnie. Oczywiście Chrystus jest człowiekiem wtedy. Wtedy nie funkcjonuje jako Bóg, funkcjonuje jako ten, który ma umrzeć, aby nas uratować i zbawić. Ale gdy mówi o mocy, którą dysponuje i On w odniesieniu do człowieka i zbawienia, i gwarancji zbawienia, to mówi: ja i Ojciec jesteśmy jedno.
On jest razem z Ojcem stworzycielem wszystkiego. W liście do Filipian czytamy, że kiedyś odłożył te wszystkie atrybuty Boga, a po dokonaniu zbawienia zostaje wywyższony ponad wszelkie imię. A więc Chrystus, przychodząc na ten padł ziemski, nic nie stracił ze swojego bóstwa. Nawet zyskał, byśmy mogli powiedzieć, jeżeli to wolno tak ująć, jeżeli to można tak ująć. Ale wtedy cały wszechświat zobaczył to, czego o Bogu jeszcze nie wiedział. Wiedział, że Bóg miłuje, ale że miłuje aż tak, jak Ojciec wzbudza z martwych, powiedział Chrystus, i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci i Ojca, który Go posłał. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Popatrzmy, jaką funkcję pełni Jezus Chrystus. Na innym miejscu czytamy, że przekazał Ojciec sąd Chrystusowi, dlatego że jest Synem Człowieczym. Sędzia, najlepszy sędzia, to jest ten, który z autopsji zna położenie, w jakim znajdują się podsądni. I on zdecydował się przejść przez ten padł cienia śmierci. Aby rozumiejąc nasze położenie, móc nam pomóc. Kto ma Syna, ma życie wieczne, bo On jest, powtarzam tamtą wcześniej wyrażoną myśl, On jest życiem wiecznym. Kilka jeszcze szczególnych tekstów na temat Jezusa Chrystusa. Inkarnacja to takie słowo, które może niektórym z nas nie kojarzyć się z niczym. To jest ucieleśnienie, to pozostawienie chwały bóstwa i przyjścia jako człowiek na ten świat. Gdy Chrystus przychodzi na ten świat, staje się nie tylko człowiekiem, ale sługą nawet ludzi. To jest służebna funkcja Boga wobec człowieka. On poniża się przed całym wszechświatem. Możemy to przeczytać w podanych tekstach z listu do Filipian. W liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, w pierwszych czterech tekstach, gdzie Paweł zawiera pozdrowienia i życzenia dla zboru, mówi o podwójnej naturze Jezusa Chrystusa. Warto, może ja ten tekst nawet odszukam szybciutko i przeczytam. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida według ciała, który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie. A więc mamy tę podwójną naturę, i duchową, i tę fizyczną, cielesną Jezusa Chrystusa. To, co czytaliśmy z listu do Kolosan. Cieleśnie w nim była pełnia bóstwa. Inny tekst z listu do Rzymian, 9 rozdział i wiersz 5, który mówi tak. 9 rozdział
listu do Rzymian, wiersz 5. Mowa o uczuciach, jakie Paweł żywi od samego początku tego rozdziału do braci swoich, do Żydów, którzy odrzucają Chrystusa. Paweł jest gotowy, gdyby to było można, zrezygnować sam ze zbawienia, aby oni mogli być zbawieni. Popatrzcie, co społeczność z Chrystusem, z Bogiem czyni w człowieku. Kto z nas zrezygnowałby ze zbawienia, żeby ktoś inny, kto odrzuca Chrystusa, mógł w zamian być zbawionym? Paweł był naprawdę w ścisłej więzi ze swoim Bogiem. Mówi, przecież oni mają obietnice wszystkie, oni są Izraelitami. Mówi, do nich należą ojcowie, z których też pochodzi Chrystus, według ciała. Pozaznacza to. On na tej ziemi jest dlatego, że urodził się jako dziecię, jako normalny człowiek, według ciała. Ale zaraz później dodaje, ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. To są słowa Pisma Świętego opisujące Chrystusa. O tym tekście z pierwszego listu Jana już mówiliśmy na samym początku. Mieliśmy go tutaj. O tajemnicy pobożności też. Gdybyśmy porównali te teksty, ale ja je już też omówiłem, musielibyśmy naprawdę dużo mieć czasu, aby tym się zajmować, ale ukazuję je na ekranie, gdyby ktoś chciał sobie odnotować. Warto te teksty przeczytać razem. Kto ma Syna, wobec tego ma życie wieczne, bo On darzy tym życiem. On dopłacił do naszego zbawienia. On nas odkupił. On zapłacił wysoką cenę, ażeby dać nam ratunek. W pismach Jana Jezus nazwany jest jednorodzonym Synem Boga Ojca, a nawet jednorodzonym Bogiem. W 14 rozdziale, gdy mówi, że Słowo stało się ciałem, zaraz dalej mówi, ujrzeliśmy chwałę Jego, jaką ma jedyny Syn od Ojca. Ale zaraz później możemy przeczytać o tym, co dalej się działo. Jednorodzony Syn albo jednorodzony Bóg. W różnych manuskryptach różnie oddany jest ten tekst, że Boga nikt nigdy nie widział i On jednorodzony Syn albo On jednorodzony Bóg. To jest monogenes hios albo monogenes teos. On nam opowiedział. Już dość tekstów przeczytaliśmy, które akcentują bóstwo Jezusa Chrystusa. W 3 rozdziale, wierszu 16, mowa jest o jednorodzonym, którego Bóg oddał, ażebyśmy mogli być zbawieni. Jeżeli ktoś będzie odrzucony, to tylko dlatego, że nie uwierzył jednorodzonego Syna Bożego. Powrócę do tej myśli. Nie to, że będzie odrzucony, bo my jesteśmy wszyscy z urodzenia na tej ziemi poza Bogiem. My z Bogiem możemy się jedynie połączyć. Bóg nas nie musi odrzucać, abyśmy nie mieli życia wiecznego. My nie mamy do Niego po prostu żadnych kwalifikacji ani praw. Na niczym to nie jest osadzone. Dopiero podstawę tworzy Jezus Chrystus. I jeżeli wiarą się uchwycimy tego, co uczynił, będziemy zbawieni. Jeżeli nie uwierzymy, wtedy tracimy zbawienie. Podobnie w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, wierszu 29, te myśli są zawarte. Jednorodzony, monogenes. Co oznacza to słowo? Jedynak. Albo jedyny w swoim rodzaju.
Popatrzmy na to właśnie jeszcze raz. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł pisze, że gdy Abraham na górze Moria miał ofiarować swojego syna, to ofiarował go jako jednorodzonego. Czy Izaak był jedynym synem? Tak, Izaak był jedynym synem Abrahama? Nie. On miał wcześniej jeszcze syna Ismaela, później jeszcze z Ketury miał synów innych, jeszcze córki miał ten patriarcha, ale ten Izaak był monogenes hiostu Abrahamu i jednorodzony syn Abrahama, bo to był syn szczególny, syn obietnicy. Jedyny w swoim rodzaju. Miał wielu synów, ale takiego miał tylko jednego. Dlatego o Jezusie, gdy jest mowa, że jest jednorodzonym synem, nie oznacza to, że był jedynakiem. To był jedyny w swoim rodzaju syn. W Biblii czytamy o synach Bożych. Już przed potopem czytamy o Adamie, że to był syn Boży. My, gdy nawracamy się, jesteśmy nazwani synami Bożymi, ale Chrystus jest nazwany monogenes hios, jedyny w swoim rodzaju. Dlaczego? Na czym ta wyłączność polegała? Za chwilę będziemy i nad tym się zastanawiali. Abraham ofiarował swego jednorodzonego, jedynego w swoim rodzaju, wyjątkowego, upragnionego, tego, na którego czekał. To już omówiliśmy. Jezus Chrystus był jedynym w swoim rodzaju synem Ojca Niebieskiego. Jeżeli robicie notatki, wynotujcie sobie koniecznie te cztery teksty, które są, one dotyczą synostwa Jezusa Chrystusa. One dotyczą właśnie tego, kim On prawdziwie był. I skąd się wzięło to pojęcie Mesjasza jako Syna Bożego? To jest układ, który już był w drugim psalmie zanotowany. Tamte teksty, które napisał psalmista, później Paweł przywołuje na pamięć w liście do Hebrajczyków. Może z listu do Hebrajczyków przeczytamy te teksty, bo widzę po waszych twarzach, że dobrze by było, gdyby one wybrzmiały tutaj. Mamy tu pierwszy rozdział, wiersz 5 i 6. Do którego bowiem z aniołów powiedział: kiedykolwiek, tyś jest synem moim, jam cię dziś zrodził. I znowu, ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. To jest cytat z psalmu 2 i wiersza 7, który tu jest podany. A więc układ ojciec-syn nie jest układem odwiecznym. Odwiecznie istniał w planach. Ale układ zaistniał znacznie później. I gdybyśmy mieli w tej chwili możliwość, aby podyskutować na ten temat, jestem przekonany, że byłoby wiele propozycji, kiedy to Chrystus stał się tym jednorodzonym Synem Bożym. I mielibyśmy na to argumenty nawet, biblijne argumenty. Ale Biblia ponad wszelką wątpliwość kładzie kres wszystkim naszym domysłom i pomysłom na ten temat. Już czytaliśmy z listu do Rzymian z 1 rozdziału, że Chrystus okazał się być Synem Bożym możnie przez zmartwychwstanie. Może coś więcej skojarzymy, gdy przeczytamy z Księgi Dziejów Apostolskich, z
13 rozdziału te podane tutaj teksty. Wiersz 32 do 34. 13 rozdział. Łukasz napisał: i my zwiastujemy wam dobrą nowinę. Tutaj cytuję słowa apostołów, którzy w podróży misyjnej byli. Tę obietnicę, którą dał ojcom, wypełnił teraz Bóg dzieciom ich przez wzbudzenie Jezusa. Jak to napisano w psalmie 2. Synem moim jesteś, dzisiaj cię zrodziłem. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. I dalej pisze: dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Na innym miejscu mówi: nie dopuścisz, by święty twój oglądał grób i skażenie. Już rozbudowa tych innych myśli związanych ze zmartwychwstaniem. Ale zmartwychwstanie było jak gdyby potwierdzeniem wypełnienia tej obietnicy. Nie narodzenie nawet Chrystusa, chociaż to jest bardzo sugestywne. Bo przecież w tym samym rozdziale listu do Hebrajczyków mówi, że gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: niech mu się kłaniają wszyscy synowie Boży. Ale takim potwierdzeniem, taką ratyfikacją układu ojciec-syn było zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są wyraźne teksty Pisma Świętego. A więc nie to, że Bóg miał kiedyś syna, jak niektórzy mówią, albo go zrodził, albo no nie wiadomo jak. To rodzi kolejne pytania. Jeżeli Bóg zrodził swojego syna, no to gdzie jest matka? Dlatego Bóg wyjaśnia, na czym polegało to zrodzenie. Na dochowaniu tej obietnicy, że jeżeli złożysz tę ofiarę, odkupisz ten lud, powstaniesz z powrotem. I wtedy ten układ będzie znany wszystkim ludziom. Jeszcze raz wracam do tej myśli. Bóg zawsze przemawia do człowieka językiem zrozumiałym przez tego, do kogo mówi. Bóg wiedział, że rodzice są gotowi sami ponieść wszelkie ofiary, aby chronić swoje dzieci. Oddać swoje dziecko. Dlatego mówiąc o swojej miłości, miłości Bożej do człowieka, mówi tak: przyjmijcie to jako ten układ. Pomyślcie, co czuje rodzic, którego syn idzie i oddaje życie za zbrodniarza, sam będąc niewinny. Jest jeszcze jedno określenie w Piśmie Świętym Jezusa Chrystusa, które nazywa go pierworodnym. Pierworodny wszelkiego stworzenia. Ale w tym samym rozdziale, tu w pierwszym rozdziale listu do Kolosan, Chrystus dwa razy nazywany jest pierworodnym. Pierworodny stworzenia i pierworodny zmartwychwstania. To słowo prototokos oznacza tego, który jest pierwszym i najważniejszym, bez którego coś, o czym mowa, w ogóle by nie zaistniało. Prototokos stworzenia, nie pierwszy stworzony, tylko przyczyna, że stworzenie mogło zaistnieć. Ten, który stwarzał, stwórca. Tak samo był pierworodny zmartwychwstania. Nie pierwszym, który wstał z grobu, tylko przyczyną, że zmartwychwstanie może służyć również i zbawieniu. Tu mamy jeszcze myśli, które nam się będą powtarzały. O, coś mi się tam gdzieś pokazało.
myśli, które już mieliśmy, Alfa i Omega, Król Chwały, te pary tekstów też proszę, przeczytajcie. Teraz chciałbym, abyśmy zastanowili się nad istotą Ducha Świętego, który według słów naszego Zbawiciela jest na tej ziemi Jego następcą. Niektórzy zastanawiają się, kto mógłby zająć miejsce Chrystusa, gdy ten odszedł do nieba. Różne propozycje były. A to jeden z apostołów, najczęściej apostoł Piotr, a to ktoś znaczny, a to po prostu poprzez sukcesję kolejni, którzy następcy pójdą i zachowają tę linię godnych. Dlaczego Duch Święty nie jest przez wielu ludzi traktowany jako istota boska? To się zaczęło w III wieku naszej ery. Niektórzy mówią, że właśnie w III, IV wieku to wtedy ustanowiono, że Duch Święty jest istotą boską. Nie. Tam tylko potwierdzono to, w co wierzono i co jest w Piśmie Świętym. Ale już wcześniej Paweł z Samosaty, pewien chrześcijanin, który miał swoje osobiste poglądy na różne kwestie chrześcijaństwa, między innymi na Ducha Świętego, orzekł, że Duch Święty jest bezosobową siłą Boga. Sabellin, kapłan libelijski, niedługo później, że Duch Święty jest określeniem Boga Ojca. Łączył to z wypowiedzią Chrystusa w rozmowie z Samarytanką, że Bóg jest duchem i ci, którzy mu cześć oddawają, powinni mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Proste wyjaśnienie. Jak młodzież mówi, krótka piłka. Duch Święty to jest określenie Boga Ojca. Duch Święty jest określeniem aniołów, niektórzy powiadają, i łączą to z 14 wierszem pierwszego listu do Hebrajczyków. Duch Święty jest określeniem charakteru Boga. Duch Święty jest wpływem wywieranym przez Boga. Albo Duch Święty jest mocą darowaną przez Boga Kościołowi celem wykorzystania jej w służbie ludziom. Zapewne spotkaliście się chyba z każdym z tych poglądów. Jest ich jeszcze więcej, ale te są najbardziej reprezentatywne. Najczęściej o nich jest mowa. Dlaczego? Jakie jest źródło tych nieporozumień? Brak postaci i opisów tych antropomorficznych Ducha Świętego. Odnośnie Jezusa Chrystusa mamy ich mnóstwo, bo był człowiekiem. Odnośnie Ojca w Starym Testamencie, wczoraj już o tym mówiłem, też je znajdujemy. O oku Boga, o uchu Boga, o prawicy Boga, ba, o skrzydłach Boga, o stopach, o podołku Boga. W opisach Ducha Świętego nie ma ani jednego tego typu tekstu. Duch Święty natomiast w Piśmie Świętym przedstawiony jest jako wiatr, ogień, olej, deszcz, woda, gołębica. To są symbole, którymi posługuje się Pismo Święte, gdy mówi o Duchu Świętym, czy mówi o działalności Ducha Świętego. Ta strona morfologiczna, czyli kształty, postać, to już dzisiaj mówiliśmy krótko na ten temat, nie świadczą wcale o osobowości. Szczególnie gdy mowa jest o istocie natury duchowej. My mamy wyobrażenia aniołów. Jak?
ubrane na biało, ze skrzydłami. To są mężczyźni czy kobiety? Malowani są zawsze jako mężczyźni. Na ten temat za mało wiemy, chociaż dużo wiemy też. Na osobowość składają się wartości duchowe, intelektualne, zmysły, raczej niż członki ciała. W Ewangelii według Jana w 14 rozdziale dowiadujemy się, że na tej podstawie ludzie nie przyjmą Ducha Świętego. Chrystus to przewidział. Bo skoro Duch Święty przedstawiany jest jako wiatr, ogień, woda, olej, to jak może być istotą osobową? Nie wolno nam zapomnieć jednak, że mamy w tym przypadku do czynienia z przenośniami, z alegoriami, a nie z rzeczywistym opisem. W podobny sposób Chrystus siebie nazwał drogą, światłością, życiem, drzwiami. I nie wyobrażamy sobie, że On właśnie tym jest. To określenie coś oznacza. I te symbole, którymi Biblia operuje, również nam coś mogą powiedzieć o Duchu Świętym, szczególnie o Jego charakterze i o przejawach Jego działania. Utożsamienie przejawów Ducha Świętego, takich jak moc, wpływ, mądrość z Nim samym, to jest również ten błąd myślowy. Wszyscy wyznawcy panteizmu, a więc ludzie, którzy uważają, że Bóg jest wszystkim i wszędzie, w każdym źdźble trawy, w każdym robaku, nawet w religiach pozachrześcijańskich, te wpływy panteistyczne, i one zresztą stamtąd przychodzą też, są upowszechnione. Dlatego tam jest taka troska o to, żeby nie deptać tego, co żyje, nie niszczyć, nie skaleczyć w jakiś sposób, bo to jest Bóg. A więc te wszelkie przejawy życia utożsamiają ludzie z samym Bogiem. Ale my nie możemy przejawów działania Ducha Świętego utożsamiać z Nim samym. Tamto jest Jego działalnością. On sam jest ponad tym, On tym dysponuje. W Ewangelii Łukasza Chrystus mówi o Duchu Świętym jako mocy z wysokości. Kolejny argument, mówią, czyż Chrystus nie mówi wyraźnie, że to jest moc? Jak ty możesz widzieć w tym, że to jest jakaś istota? Pamiętajmy, że my takimi zwrotami posługujemy się do dzisiejszego dnia i one mają sens przenośny. Jednak, gdy mówimy o władzy, to mówimy o mocy. Mówimy o mocy, to mówimy o władzy. Siły zbrojne to jest moc. A przecież za tym stoją żywi ludzie. I to całe bataliony, całe nieraz armie. W pierwszym rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich, 4 i 8 wierszu, jest mowa: przyjmiecie moc Ducha Świętego. I tu jest bardzo ciekawe, że zresztą i w języku polskim, w przekładach mamy tę samą składnię. Moc, nie którą jest Duch Święty, tylko moc czyją. Moc. Tam jest w genetywusie, w drugim przypadku oddane czyją. Moc Ducha Świętego. Duch Święty ma moc i wy tę moc od Niego przyjmiecie. Nie On jest tą mocą. Oczywiście dysponując nią, możemy powiedzieć, że jest potężny, prawda? Ale to oznacza jeszcze co innego. W języku hebrajskim
To jest rzeczownik ruach. W języku greckim pneuma. W obydwu językach może oznaczać powietrze, wiatr, tchnienie, oddech, nastawienie, psychiczne nastawienie, dyspozycja, stan umysłu, nastrój, albo oznacza też ducha, istotę duchową, demony, które są istotami zbuntowanych aniołów. Anioła ciemności nazywa duchem, anioła światłości też nazywa duchem. Bóg Ojciec nazwany jest duchem. Syn Boży Jezus przed i po ucieleśnieniu to także duch. I przy tym Duch Święty. Dlaczego w Ojcu nie widzimy bezosobowej mocy, skoro Chrystus powiedział, Bóg jest duch. Tylko gdy mowa jest o Duchu Świętym, że jest istotą duchową, to mówimy, że to jest moc. Warto nad tym się zastanowić. Jak Biblia wypowiada się o Duchu Świętym? Bo my mamy różne pojęcia. Co Biblia zauważyła i odnotowała dla nas, abyśmy wiedzieli na temat Ducha Świętego? To pneuma, czy ruach, haruach, to jest rzeczownik rodzaju nijakiego. Ale gdy występuje w języku greckim i mowa jest o Duchu Świętym, to występuje z rodzajnikiem rodzaju męskiego. Przepraszam, później w składni już zdaniowej występuje z rodzajnikiem męskim, a więc to pneuma to jest rodzajnik, rzeczownik rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej, ale zaimek osobowy on, który pojawia się przy tym pneuma, jest rodzaju męskiego w liczbie pojedynczej również. I to rodzajnik decyduje, jakie znaczenie ma w tym przypadku rzeczownik. Gdy Jezus Chrystus mówił, może zanim dojdziemy do tej myśli, gdy rozmawiał z Nikodemem o nowonarodzeniu, to zauważyliście, że mówi, pyta Nikodem, jak to się może stać? I Chrystus mówi, wiatr wieje, gdzie chce, głos jego słyszysz, nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak samo jest z każdym, który narodził się z ducha. Słowo wiatr i słowo duch to jest to samo słowo, pneuma. Tylko rodzajnik decyduje tutaj, że tu chodzi o ducha, a tam chodzi o wiatr. Kontekst o tym decyduje. I tu Chrystus wypowiada się w Ewangelii Jana, gdy przyjdzie On, jest ten rodzajnik osobowy, Duch Prawdy. On was wprowadzi we wszelką prawdę. Duch Święty nazwany jest przez Chrystusa parakletosem, pocieszycielem, doradcą, pomocnikiem, obrońcą, rzecznikiem, orędownikiem, wspomożycielem, bo tak wieloznaczne jest to słowo parakletos. My często trzymamy się tego jednego tylko znaczenia pocieszyciel. Ono jest wieloznaczne, dlatego że występuje w różnym kontekście, w różnych sytuacjach. Popatrzmy, w księdze Izajasza proroka, w Septuagincie, bo tu posługujemy się już z grecka, greckim przekładem Starego Testamentu, Bóg Ojciec nazwany jest parakletosem, Jezus Chrystus w pierwszym liście Jana, w drugim rozdziale wierszu pierwszym, nazwany jest parakletosem, a w Ewangelii Jana Jezus Chrystus nazywa Duchem Świętym, Ducha Świętego parakletosem. A więc ten, który przyjdzie zamiast Chrystusa,
To jest takim samym parakletosem, z tymi samymi kwalifikacjami, co ten, co odszedł. A gdy Chrystus przyszedł na ten świat, to przyszedł również z tymi kwalifikacjami, które Ojciec reprezentuje. Biblia jest cudownym narzędziem, gdy chcemy przysiąć fałdów i dobrze zgłębić jakieś zagadnienie. Ono może być żmudne, może być nużące, ale ono jest bardzo nagradzające, gdy znaleźliśmy to tutaj. Jest jeszcze jedno określenie, jedno znaczenie tego określenia. Chrystus, gdy mówi o tym, że przyjdzie ten pocieszyciel, to mówi, ja przyjdzie inny pocieszyciel. W języku greckim to jest allos parakletos. Jest drugie słowo, które oznacza też inny, heteros. Chrystus nie posługuje się tym określeniem. Chrystus mówi o allos. Allos oznacza inny, nie ten sam, to będzie ktoś inny, ale tego samego rodzaju. Heteros oznacza inny w sensie odmienny. Zupełnie nie z tej, z tego, czy wolno nam powiedzieć, gatunku. Chyba to jest wielkie, wielkie spłaszczenie zagadnienia. Świat nie przyjmie Ducha Świętego, dlatego że go nie widzi i go nie zna. Niesamowity tekst. Chrystus przewidział to. I skoro przewidział, to dlaczego temu nie zapobiegł? Czy nie można było, żeby Duch Święty znowu przyszedł jak On w ciele ludzkim? My możemy zadawać sobie dużo pytań i szukać na nie odpowiedzi. Ale apostoł Paweł w liście do Rzymian, właśnie dyskutując pewne zagadnienia w tej branży, mówi, któż był doradcą Jego? Mówi, to jest niepojęta Jego mądrość. On jedynie wie, dlaczego tak się zachowuje, jak się zachowuje. My nieraz chcielibyśmy być doradcami Boga, ale nie wiem, czy Bóg takich doradców potrzebuje, którzy są tak krótkowzroczni i nie potrafią przewidzieć tego wszystkiego, jakie będą następstwa, jakiegokolwiek kroku. On wiedział, jakie będą następstwa i powiedział, świat go nie przyjmie, bo go nie widzi, ani go nie zna, ale wy go znacie, bo w was będzie. Ten, kto poddał się Chrystusowi, uwierzył w Chrystusa, Duch Święty nie opuści takiego człowieka. Ten człowiek będzie rozumiał, że jest prowadzony przez istotę boską. Dlaczego nie przyjął ciała ludzkiego? Bo ciało ludzkie jest olbrzymim ograniczeniem. Chrystus, gdy był w Jerozolimie, to nie mógł być w Galilei. A w Galilei, jak był, to nie był w Zajordaniu. Jak był w Betlejem, to go nie było w Nazarecie. Duch Święty nieograniczony żadnymi tymi antropomorficznymi i tymi morfologicznymi kształtami, które my posiadamy, może działać równocześnie i wszędzie jako istota boska. Jeżeli Duch Święty nie jest siłą, tylko istotą osobową, to musi mieć cechy osobowości. Zwróćmy uwagę na niektóre wypowiedzi Pisma Świętego. Duch Święty ma nam przypominać i uczyć nas tego, czego, a nawet uczniów już pierwszych, czego nie mogli zrozumieć, gdy Chrystus był z nimi. Mówi, ja mam wam wiele do powiedzenia, ale nie możecie tego znieść. Natomiast gdy przyjdzie Duch Święty, On was wprowadzi we wszelką prawdę. On wam to wszystko przypomni. On wam to wszystko odtworzy. On oddziałowuje na umysł, na sumienie. On, gdy przyjdzie, to przekona świat o grzechu, sprawiedliwości
i o sądzie. On posiada zmysły, zmysł mowy. On zna przyszłość. On oznajmi nam przyszłe rzeczy. On inteligentnie wspiera nas w naszych modlitwach. Paweł mówi, często modlimy się i brak nam słów. Ale wtedy Duch Święty jak gdyby transponuje pragnienia naszych serc, bo potrafi czytać w nas jak w otwartej księdze i przedstawiać Bogu te kwestie, które mają dla nas tak wielkie znaczenie. On miłuje i tę miłość wlewa w nasze serca, napisał Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale wierszu 30, ale i w 5 rozdziale wierszu 5 na ten temat, na ten sam temat, na początku i końcu listu pisze. On posiada wolę i rozum, rozdziela dary swoje według tego, jak On chce. Nie tak, jak my chcemy, nie tak, jak my byśmy po prostu życzyli sobie, aby było, to On wie, co komu należy przekazać. Ten tekst jest niesamowity. Jest to istota bardzo delikatna i wrażliwa. Apostoł Paweł tłumaczy tam Efezjanom, jak powinni prowadzić życie, aby odstąpili od tego, co jest nieprawe, niewłaściwe. I w tym kontekście mówi, i nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego, który dany wam jest dla odkupienia waszego. Powiedzcie mi, naszym zachowaniem, czy my wywieramy jakiś wpływ na ludzi, którzy są obok nas? Czy są takich, których naszym zachowaniem możemy denerwować? Denerwujemy kogoś naszym zachowaniem? Gorszymy? Czy nasze zachowanie przez niektórych ludzi jest traktowane jak powietrze, jak ubiegłoroczny śnieg i wcale ich to nie obchodzi? Możesz sobie na głowie chodzić. Rób sobie, skoro chcesz. Czy są takie istoty, które powodujemy, że zaczynają się śmiać do rozpuku nawet, patrząc na nas i na nasze zachowanie? Dlaczego jedno i to samo zachowanie może powodować takie różne reakcje w środowisku, które nas otacza? To zależy od tego, kim są ci ludzie. Jak nie są nam przyjaźni i drażnimy ich, to zawsze ich będziemy denerwowali, cokolwiek byśmy zrobili czy powiedzieli. Gdy po prostu traktują nas jak błaznów, no to wtedy będziemy ich bawić. Powiedzcie mi, kogo my możemy zasmucić naszym zachowaniem, jeżeli jest niewłaściwe? Prawda? Kogoś, komu na nas zależy. Wracam do tej myśli. Jeżeli Duch Święty jest bezosobową siłą, energią, wpływem, to jak można go zasmucić? W Księdze Rodzaju już na samym początku i później w Księdze Ioba czytamy, że Duch Święty ma udział w stworzeniu. Bardzo delikatnie to zostało tam zaznaczone. Ale później jest rozbudowane w Piśmie Świętym. W Księdze Ioba dowiadujemy się, że to Duch Boży mnie stworzył. Tchnienie Wszechmocnego mnie ukształtowało. W liście do Hebrajczyków Paweł pisze o wiecznym duchu. W psalmie 139 o wszechobecności Ducha Bożego. Gdzie ja przed Twoim duchem się schowam? Mocą odradzającą Chrystus nam ukazuje tę moc, którą dysponuje
Duch Święty. Nasze nawrócenie, zmiana naszego charakteru powodowana jest przez Niego. Świętość, moc uświęcająca to jest coś, co powoduje Duch Święty. Moc inspirująca pisarzy świętych pism. Piotr mówi to przez Ducha Świętego, pędzeni będąc, mówili święci Boży ludzie. W Dziejach Apostolskich, gdy Ananiasz i Safira zaczęli kręcić, motać, kłamiąc i próbując tam pewne pieniądze schować i nie przyznawać się do tego i pretendować, że są tak szczerzy i tak hojni na sprawę Bożą. Piotr zwraca się dwukrotnie do nich. Raz do Ananiasza, później Safiry i tam padają takie słowa. Dlaczego to zmówiliście się, aby kłamać Duchowi Świętemu? Nie skłamaliście ludziom, Boguście skłamali. Grzech, jedyny grzech, o którym Chrystus mówi, że nie może być przebaczony, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Nie będziemy mieli czasu, bo w tej całej serii mam również to zagadnienie grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Ale to jest ważne. Tam jest powiedziane, nawet jeżeli zgrzeszysz przeciwko Synowi Bożemu, to będzie ci przebaczono. Ale przeciwko Duchowi Świętemu ten grzech nigdy nikomu przebaczony być nie może. Nie chcę mówić teraz, na czym polega ten grzech. Może krótko zaznaczę. Jeżeli boisz się i trwożysz, a spotkałem takich ludzi, czy nie zgrzeszyłem już przeciwko Duchowi Świętemu, źle się z tym czuję i wyznaję Bogu, ale chciałbym mieć tę pewność, to jeszcze nie zgrzeszyłeś. Człowiek, który zgrzeszył przeciwko Duchowi Świętemu, już sobie nic nie robi ze swojego zachowania. Nie ma żadnych wyrzutów sumienia. To, co mu pozostało, to pretensje do tych, którzy mu na to zwracają uwagę. To jest żółte światło, a nieraz już czerwone, jeżeli chodzi o Ducha Świętego. Bo nie ma żadnej innej istoty, która będąc wszechobecna, może działać w każdym sercu, w każdym umyśle. I jeżeli odrzucisz jej działalność, jej przekonywanie cię o grzechu i o możliwości pozyskania sprawiedliwości wiecznej i o tym, że kiedyś przecież trzeba z Bogiem się spotkać w tej sprawie, to już nic więcej cię nie przekona. A Duch Święty jest jedyną istotą. Czasem my mamy taką pokusę, aby zajmować Jego miejsce i starać się być tym czynnikiem przekonującym człowieka o czymś. Nie. Bóg nas nie powołał do tego, byśmy kogokolwiek o czymkolwiek przekonywali. Bóg nas powołał do tego, abyśmy dostarczyli świadectwa, kim dla nas jest Bóg i przekazali każdemu człowiekowi radosną nowinę, bo byłem zniewolony grzechem i jestem wolny. Uwolnił mnie Chrystus swoją krwią i o tym nas przekonuje Duch Święty. Jeżeli odepchniemy Jego działalność w tym względzie, nie ma innego sposobu, aby nam pomóc. Działalność Ducha Świętego jest też nierozerwalnie związana z działalnością Ojca i Syna, którzy to działają, którzy to pracują nad zbawieniem człowieka. I to przez całą historię upadłego rodzaju ludzkiego. Już przy stworzeniu Duch Boży jest z Ojcem i Synem. Te teksty czytaliśmy wcześniej. Duch Święty w Starym Testamencie nam się jawi w działalności proroka Bileama, tego, który zdradził Boga i Jego poselstwo. Otniel
działa pod wpływem Ducha Pańskiego. Gedeon również jest prowadzony przez Ducha Pańskiego. Na ducha Saula zstępuje Duch Pana. Duch Pana przemawia przez Dawida. Zachariasz jest po prostu pod wpływem działania Ducha Świętego. Duch Święty ma spór z narodem izraelskim. Przeczytajcie w domach cały 63 rozdział proroka Izajasza. Tam jest powiedziane, że oni ciągle zasmucali Ducha Świętego. Doprowadzali do tego, że nie było już dla nich żadnego uleczenia, jak gdyby popełnili ten grzech przeciwko Duchowi Świętemu. U Joela czytamy o obietnicy wylania Ducha Bożego w czasie końca przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Czytamy w czasach Zachariasza, to jest VI wiek przed naszą erą, że Duch Boży ma po prostu rolę w odbudowie świątyni, bo wtedy ona właśnie po niewoli babilońskiej była odbudowana. Zachariasz żyje później, ale on nawiązuje do tych zagadnień i tłumaczy, jaką rolę wtedy odgrywał Duch Boży. Duch Boży w Nowym Testamencie, przepraszam za nieczytelność tego napisu u góry, zlały się kolory, żółty z tą czerwienią. Nie wiem, dlaczego tam tak to wygląda. Bóg namaścił Jezusa Duchem Świętym, czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. To działalność w Nowym Testamencie. Chrystus w Ewangelii Łukasza, gdy jest w Nazarecie, bierze Księgę Izajasza i cytuje w naszym układzie, to jest 61 rozdział z proroka Izajasza, mówi: Duch Panującego Pana jest nade mną, dlatego namaścił mnie i mówi, co pod wpływem Ducha Świętego czynić będzie i co czyni. I gdy ludzie to usłyszeli, chcieli go strącić ze skarpy skalnej. Nie znieśli tego. Zachariasz, ojciec Jana Chrzciciela, jest pod wpływem Ducha Świętego i prorokuje. Jan, również Chrzciciel, Jezus Chrystus, poczęcie, narodzenie Jezusa Chrystusa nie obywa się bez działania Ducha Świętego, zachowania Symeona pod natchnieniem Ducha Świętego mamy opisane w Ewangelii Łukasza. Chrzest Chrystusa i namaszczenie. I tu jest bardzo ciekawa scena, gdzie Jezus Chrystus jako człowiek, już dorosły mężczyzna, już ma 30 lat, może rozpocząć publiczną działalność zgodnie z ówczesnymi prawami i obyczajami. Idzie do Jana, by być ochrzczony, i gdy jest w wodzie chrztu, Duch Święty w kształcie cielesnym, to Łukasz wyartykułował, jak gołębica spotyka się z Chrystusem. Ale Duch Święty to nie jest gołębica. Gołębica od zamierzchłych czasów jest symbolem pokoju. To jest Książę Pokoju, który rozpoczyna tak swoją działalność mesjanistyczną. I ten symbol nad nim jest. Z nieba natomiast odzywa się głos, i to jest głos Ojca. Mówi: to jest Syn mój umiłowany, którym mi się upodobało. A więc jedna istota jest w niebie, druga jest w Jordanie, w wodzie, a między nimi jest trzecia istota. Czy one są wszystkie istotami boskimi? Zostawmy te wnioski jeszcze do jutra. Nie chciałbym, byśmy się gdziekolwiek zagalopowali. Jezus Chrystus jest pełen Ducha Świętego, gdy jest na pustyni. Co znaczy pełen Ducha Świętego? My znowu byśmy przyrównali to do wiadra, które napełniamy tam jakimś płynem. Mówimy: już się więcej nie da. Nie. Zwrot pełen Ducha Świętego, czyli
całkowicie oddał się we władanie Ducha Świętego, bo jest człowiekiem, on jest naszym przykładem. On chce nam powiedzieć, zresztą to później Paweł tłumaczy w liście do Rzymian, co się z nami dzieje, gdy my zawieramy przymierze z Bogiem. Powstajemy do nowego życia, a nowe życie nigdy nie może być realizowane bez obecności Ducha Świętego. I Chrystus powiedział Nikodemowi, że masz być ochrzczony i w wodzie, i w duchu, z wody i z ducha. Tak jak woda cię całego otacza, pozwól, że Duch Święty weźmie cię całkowicie w swoje posiadanie. Tak było z Jezusem Chrystusem. Jezus w mocy ducha wraca do Galilei. To, że zwyciężył tam na pustyni, jako człowiek, nie jako Bóg. To tylko dlatego, że miał tę ścisłą więź i pozwolił Duchowi Bożemu na prowadzenie go i przypominanie mu stosownych tekstów biblijnych, nawet w tej walce i w tej dyskusji z demonem, gdy demon też się powoływał na pewne teksty biblijne. Chrystus natychmiast miał gotową obietnicę. Nie powinno nas dziwić, że kiedyś Chrystus dał taką obietnicę. Nie układaj sobie mów obronnych, gdy będziesz musiał się bronić. Duch Święty ci przypomni wszystko. On cię wprowadzi. Wszystko będziesz wiedział, jak się zachować. On to przeżył tam na pustyni. Był wyczerpany skrajnie po 40 dniach postu. W mocy ducha wraca do Galilei i może dokonywać cudownych rzeczy i nigdy nie przypisuje sobie tej mocy. Zawsze zwraca uwagę na istoty boskie. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. To zapowiadał już Jan Chrzciciel, gdy ludzie przychodzili do niego nad Jordanem, aby się chrzcić. Księga Joela, ta obietnica i spełnienie opisane bardzo obszernie w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale drugim. Znamy te teksty. Ewangelię Jan napisał około 60 lat po pięćdziesiątnicy. Zesłanie Ducha Świętego opisane w drugim rozdziale było znakiem uwielbienia Chrystusa, co barwnie przedstawione jest w piątym rozdziale Apokalipsy. Wspomnieliśmy o tym również. I to było znakiem nie tylko uwielbienia Chrystusa, ale rozpoczęciem przez Niego służby na rzecz Kościoła w Nowym Testamencie. A ta służba była ściśle zespolona ze służbą Ducha Świętego tutaj na tej ziemi. Jeżeli będziemy modlić się o Ducha Świętego, to mamy gwarancję, że Ojciec Niebieski da chętniej Ducha Świętego nam, niż my, jako źli rodzice, dajemy mimo wszystko dobre dary naszym dzieciom. Chrystus powiedział, będę prosił Ojca, da wam innego Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Inaczej Ducha Świętego. Jeśli nie odejdę, powiedział, Pocieszyciel nie przyjdzie. Jeśli odejdę, poślę go do was, a on, gdy przyjdzie, będzie przekonywał. Te słowa już cytowaliśmy wcześniej. Zwróćmy uwagę, wobec tego, kto przysyła Ducha Świętego? Ojciec czy Jezus? Bo mamy dwa teksty obok siebie, wypowiedziane tego samego wieczoru. I w jednym jest, że Jezus przysyła, a w drugim, że będzie prosił Ojca, a Ojciec da tego Pocieszyciela. W Biblii czasem takie paradoksy znajdujemy. Nie przerażajmy się nimi. One są wyjaśnione. Oczekujcie obietnicy, a zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przyjmiecie moc Ducha Świętego. Będziecie moimi świadkami, powiedział Jezus Chrystus.
Uczniowie, gdy im o tym mówił, to byli bardzo zainteresowani kalendarzem, wydarzeniami historycznymi, powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Chrystus im powiedział: chcecie się zajmować sprawami, które do was nie należą. Te sprawy należą do Ojca Niebieskiego. Do was należy to, aby podporządkować swoje życie Duchowi Świętemu. A wtedy będziecie moimi świadkami. Wtedy będziecie głosić i wtedy wszystkie plany Boże będą mogły być realizowane. Duch Święty jeszcze nie był dany wtedy, gdy Chrystus mówił do uczniów, że jeżeli ktoś przyjmie ten dar, to te wody wytrysną z niego jak rzeka. Jan dopisuje, to mówił o Duchu, którego jeszcze nie wzięli. Gdy Chrystus jeszcze był na tej ziemi, to była to tylko obietnica. Przyjęli tę moc w dniu Pięćdziesiątnicy, a Jan o tym napisał i dlatego taką notatkę, taką narrację tu wprowadził, bo napisał już po tych wydarzeniach. Bo czytelnicy mogliby się spodziewać, no to kiedy przyjdzie ten Duch Święty, skoro Chrystus obiecał? Mówi, nie, to już się stało wtedy, gdy zstąpił na swój Kościół. Spełnienie proroczych zapowiedzi i obietnicy Jezusa Chrystusa wiązało się z tym wypełnieniem, z tymi wydarzeniami, jakie wtedy się działy. Popatrzmy, jak Duch Święty działał w życiu nowotestamentowego Kościoła, bo już mówiliśmy, jak działał w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, w życiu Chrystusa, a teraz w Kościele Nowotestamentowym. Piotr i Jan działają napełnieni Duchem Świętym. Kwalifikacje diakonów, jedno z najważniejszych było to, że mają być pełni Ducha Świętego, mają być kierowani, sterowani przez Ducha Świętego, nie przez innych ludzi. Szczepan był pełen Ducha Świętego i ma wizję, dlatego też nawet ukamienowanie dla niego nie jest takie straszne. On potrafi się modlić, jak modlił się Chrystus na krzyżu. I to powoduje Duch Święty. Piotr i Jan w Samarii, już w podróżach misyjnych, pod wpływem Ducha Świętego. Filip i Etiopczyk, pamiętacie? To Duch Święty kieruje Filipa tam na tę drogę królewską, na tę drogę pustynną. Saul i Kościół wspomagany przez Ducha Świętego. Chrystus dowiaduje się, Saul dowiaduje się o tym, kim jest Jezus, nawraca się do Niego. I czy zauważyliście, jak dziwnie zachowuje się Chrystus? Gdy Saul pyta, co mam czynić, to Chrystus mówi, idź do Damaszku, tam ci powiedzą. Dlaczego? Bo oni są pełni Ducha Świętego. To On przekonuje ludzi. To On wpłynął na twoje życie. Idź tam, ci powiedzą i zareaguj zgodnie z tą podpowiedzią. W Dziejach Apostolskich mamy Korneliusza i Piotra w tym domu setnika rzymskiego. Barnaba, prorok Agabus, wszędzie Duch Święty. Bibliści niektórzy stoją na stanowisku, że księgę, którą nazywamy działalnością apostołów, to należałoby nazwać działalność Ducha Świętego poprzez apostołów. Zbór w Antiochii, Paweł na Cyprze. Wszystko dzieje się zgodnie z tym, co Duch Święty doradza, jak inspiruje, jak wyposaża, jak kieruje tę działalnością. Duch Święty wśród narodów pogańskich. Duch Święty w rozstrzygającej chwili na tym zgromadzeniu, nazywanym też Soborem Jerozolimskim. Ciekawe zachowanie Ducha Świętego. Paweł ma plany ewangelizacyjne i chce iść do Bityni, chce iść tam w inne tereny, a Duch Święty mu staje na drodze i mówi nie, drzwi są zamknięte. Natomiast daje mu wizję w śnie tego Macedończyka, którego trzeba ratować,
który czeka. Drzwi Ewangelii otworzyły się w Europie. Tam należało zanieść Ewangelię. W 19 rozdziale jest niesamowite doświadczenie z Duchem Świętym. To jest w Efezie. Paweł przybywa tam, przygląda się tym wierzącym i w pewnym momencie mówi, to są dziwni chrześcijanie. Zadaje im pytanie. Pamiętacie, jakie pytanie zadał im? Czy wtedy, gdyście uwierzyli, przyjęliście Ducha Świętego? Widział ospały zbór. Zbór, który nic nie robił, ale chlubił się tym, że jest zborem Bożym. I dopiero gdy sytuacja się wyjaśniła, gdy mu powiedzieli, myśmy przecież nawet nie słyszeli tego, nam nikt nie powiedział, że Duch Święty istnieje. Dopiero gdy zostali ochrzczeni, wtedy Duch Święty wziął ich w swoje posiadanie. Przez Ducha Świętego Paweł jest prowadzony i to jest szczególne prowadzenie, bo jak widzimy od tej pory wszystko się wali na jego głowę. Ktoś by powiedział, to Duch Święty go tak prowadzi? Tak, Duch Święty. Po to, żeby go tak ograniczyć w działalności wszędzie, gdzie do tej pory planował, żeby dostał się do Rzymu. Bo tam miał do wykonania zadanie. Zresztą Paweł miał takie pragnienie od dawna, aby tam być. Prorok Agabus, który w imieniu Ducha Świętego przepowiada różne dziwne rzeczy, zbór zareagował, a Paweł zdecydował, że jest to głos Boży, który go prowadzi tam, gdzie powinien być. Gdy spotyka się podczas pierwszego uwięzienia w Rzymie z Żydami, prowadzą zacięte spory i dyskusje, to przypomina im słowa, jakie Bóg kierował do starożytnego Izraela pod wpływem Ducha Świętego. Dowody działania Ducha Świętego w nowotestamentowym Kościele. One przedstawione są szczególnie w Księdze Dziejów Apostolskich. I tutaj jest ta propozycja niektórych biblistów, aby tę księgę nazwać działalnością Ducha Świętego. Czy to Duch Święty prowadził Kościół, kierował nim, czy też zbór wykorzystywał dary Ducha Świętego w służbie? To jest ciekawe pytanie i warto się zastanowić, zanim na nie odpowiemy. Bo odpowiedź na to pytanie ma zasadnicze znaczenie dla naszego zrozumienia funkcji Ducha Świętego w naszym osobistym życiu i w naszej osobistej służbie Bogu. Duch Święty ma dużo do zrobienia w życiu każdego z nas. Sprawia nowonarodzenie po ówczesnym przekonaniu nas, obdarowuje miłością, nadzieją, pokojem, powoduje, że człowiek staje się dzieckiem Boga rzeczywistym, nie z nazwy, dokonuje całkowitej przemiany życia. Naszą gotowość misyjną powoduje i przekonuje nas, że nie możemy być egoistami w poznaniu Ewangelii i zatrzymaniu jej dla siebie. Misja jest wspólnym dziełem Ducha Świętego i Kościoła. Apokalipsa już pod koniec treści tej księgi mówi nam o tym, że Duch Święty i oblubienica mówią przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze przyjdź, a kto przyjdzie, niech bierze darmo wodę żywota. Owoc Ducha w naszym życiu, nie owoce, tylko owoc. I to jest cudowna ilustracja biblijna,
którą Bóg chce nam przedstawić. Nieraz jako chrześcijanie wieloletni patrzymy na nasze życie i mówimy, no niby jestem chrześcijaninem, no na pewno coś się zmieniło, ale czy to już są szczyty, czy to już jest wszystko? Boże, pomóż, Boże, wyposaż mnie, Boże, ratuj, Boże, poprowadź mnie. Teraz jest wiosna, niedługo sady zakwitną, już niektóre drzewa w sadach kwitną. Pierwsze chyba były śliwy i to te dzikie najpierw, a później szlachetne. Niedługo będą jabłonie, grusze i tak dalej, i tak dalej. A później pojawią się maleńkie owoce. Popatrzmy na taki owoc. To jest owoc tej jabłoni. Ona, pamiętamy, z ubiegłego roku ma cudowne jabłka. Czy chciałbyś zjeść ten owoc w jego początkowej fazie? W środkowej fazie jego rozwoju? To jest ten sam owoc i nie wolno go niszczyć i nie wolno go krytykować. Trzeba stworzyć mu warunki, aby... A tymi warunkami to jest działalność Ducha Świętego w naszym osobistym życiu. Tam jak pod kloszem u Niego jesteśmy bezpieczni i mamy gwarancję tej działalności. Ale tutaj dochodzimy do kwestii zasadniczej. Czy to Duch Święty dany jest nam i mamy, korzystając z darów Jego, coś wielkiego wykonać? Czy jest odwrotnie? Bo albo Duch Święty nas prowadzi, kieruje, doradza nam, odradza nam, odnawia mnie, albo ja sam jako chrześcijanin kształtuję siebie i wzrastam, posługując się Duchem Świętym. To jest zaskakujące, jak wielu chrześcijan dzisiaj, którzy mają wielkie uznanie dla Ducha Świętego i powołują się, że powodowani Nim dokonują już cudów, uzdrowienia, cudów przedziwnych, których nie da się w naturalny sposób wyjaśnić. Krzyczą na Ducha Świętego, rozkazują Duchowi Świętemu, co ma robić. Jeżeli ktoś czyta Pismo Święte i nie zapomniał, że jest tylko stworzeniem i grzesznym człowiekiem, to chyba trudno się tak zachowywać. Trudno też się dziwić, że Chrystus, gdy przyjdzie, a wielu powie, myśmy w Twoim imieniu cuda wykonywali przeróżne. Chrystus mówi, przepraszam, ja was w ogóle nie znam. Kim wy jesteście? Bo jeżeli Duch Święty jest mocą, energią, nastawieniem czy bezosobową siłą, to ta siła jest i pozostaje do mojej dyspozycji. Jeżeli natomiast Duch Święty jest istotą osobową, istotą boską, to ja jestem do Jego dyspozycji. Utrwalmy to sobie. Jak traktujemy Ducha Świętego? Narzędzie, które nam zostało dane, abyśmy wykonali wielką pracę dla Boga? Czy jako istotę, która ma wielkie dzieło do wykonania w nas? I ona nami dysponuje, a nie my dysponujemy nią. I ta myśl, którą chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Jeżeli sprzeniewierzę się działaniu jakiejś mocy bezosobowej, jakiejś energii, jakiemuś wpływowi, to dlaczego grzech przeciwko tej mocy i temu wpływowi jest
większej wagi niż grzech przeciwko istocie boskiej, którą jest Chrystus, bo grzech przeciwko Niemu może być przebaczony, a grzech przeciwko Duchowi Świętemu przebaczony być nie może. Czy wobec tego istnieje Trójca? Czy nie istnieje Trójca? Jedno już dzisiaj chcę powiedzieć. Słowo Trójca nie występuje w Piśmie Świętym w ogóle nigdzie. Ale mimo to warto jutro o godzinie 10 przysiąść i poczytać trochę tekstów Pisma Świętego. Poczytać je tak, jak zostały napisane. I wyciągnąć wnioski. Jakie to będą wnioski? Każdy ma wolną wolę i wyciągnie wnioski dla siebie. Ja przedstawię jedynie to, co ja zrozumiałem, ale to będzie moje zrozumienie. Wcale nie nalegam, aby ktoś podzielał to zrozumienie. Pamiętajcie, zapomnijcie o wszystkim, co ja mówiłem. Trzymajcie się tego, co jest napisane w Piśmie Świętym. Każdy człowiek jest omylny. Każdy człowiek może błądzić. Biblia nie błądzi. Dlatego bądźmy wierni temu, co nam Bóg przekazał. Zapraszam was bardzo serdecznie jutro na godzinę 10. Tak jak powiedzieliśmy, najpierw zastanowimy się nad tym pytaniem. A później, jak pozostaną jakieś kwestie jeszcze niedotknięte, niewyjaśnione, a na pewno tak, na pewno tak. Powiedziałem, ja w 4 wykłady wkładam to, co w 8 normalnie wykładach przedstawiam, to na te pytania, które będą, będę starał się z pomocą Bożą i Biblii odpowiedzieć. Tylko już się przygotujcie na to, żeby nie zadawać mi moich pytań, bo ja też mam pytania przeróżne w tym względzie. Niech Bóg nas błogosławi.